Dzień dobry, dzisiaj znajdujemy się w sadzie państwa Ewy i Wojciecha Packów w Piotrowicach koło Nałęczowa. Jesteśmy na plantacji leszczyny, leszczyna w drugim roku uprawy. Tutaj również zastosowano preparaty naszej firmy, firmy Agrarius, ale o szczegółach tego, co zostało zastosowane i czy jakieś efekty pan Wojciech zobaczył, poproszę już właściciela i plantatora. Dzień dobry Państwu, witam na plantacji leszczyny, dwuletniej plantacji leszczyny, jak wspomniała Pani doktor, w Piotrowicach pod Nałęczowem. Ja nazywam się Wojciech Packek, wspólnie z żoną prowadzimy gospodarstwo sadownicze o wielkości kilkunastu hektarów. Leszczyna jest dla nas nowym doświadczeniem. W ramach dywersyfikacji upraw postanowiliśmy założyć ten sad z tego gatunku. Mamy przed sobą obszar 1,5 hektara dwuletniej leszczyny, na której zastosowaliśmy preparaty firmy Agrarius. Są to lignohumat i bakterie bifosfor, biazot i biprotekt. Żeby stwierdzić, czy jest różnica, kiedy się stosuje takie preparaty, zostawiliśmy w ramach kontroli 4 rzędy, które nie poddaliśmy zabiegowi. Zabieg był wykonany bardzo wcześnie, bo w lutym, ponieważ leszczyna swój sezon wegetacyjny rozpoczyna bardzo wcześnie. Wtedy wykonaliśmy zabieg tymi 4 preparatami. Na dzisiaj możemy powiedzieć, że są wyraźne różnice między tą partią sadu, którą poddaliśmy zabiegowi, a tą, która nie była traktowana wymienionymi produktami. Ze względu na warunki pogodowe, jakie panowały na wiosnę, czyli doskwierająca nam wszystkim susza, obawialiśmy się, że będą duże problemy z przyswajaniem i pobieraniem składników. Dlatego w maju dodatkowo wszystkie drzewka zostały obłożone obornikiem. Na dzisiaj możemy ocenić nasze działania, przede wszystkim ze względu na zastosowanie preparatów firmy Agrarius. I możemy śmiało powiedzieć, że te preparaty doskonale łagodzą stres związany z suszą. Rośliny w tej kwaterze, która była potraktowana preparatami, mają odpowiednio duże przyrosty, mają duże, piękne liście, nie widać braków nawozowych na liściach. Natomiast kontrola, czyli te 4 rzędy, które nie były traktowane preparatami firmy Agrarius, wyglądają zupełnie inaczej. Są nieco mniejsze, bardziej kompaktowe. Widać, że rośliny dużo wolniej wystartowały w tym sezonie i mają pewne opóźnienia w stosunku do tych, które zostały potraktowane preparatami firmy Agrarius. Podsumowując naszą wizytę w sadzie, chciałbym powiedzieć, że preparaty firmy Agrarius doskonale redukują stres związany z suszą, której mieliśmy nieprzyjemność doświadczyć w tym roku na wiosnę. Ponadto ewidentnie poprawiają warunki glebowe, dlatego że rośliny, tak jak wspomniałem, mają piękne liście, bez braków nawozowych, wystarczająco duże przyrosty jednoroczne, co świadczy o tym, że po prostu roślina funkcjonuje w dobrym środowisku. Możemy śmiało polecić te preparaty i zapewnić, że w kolejnych latach, na kolejnych kwaterach będziemy stosować te preparaty w celu poprawy własności gleby. Dziękuję bardzo.